Lubisz brać udział w takich badaniach? To znaczy, ja nie przepadam za takimi badaniami, ale wiem, że są potrzebne i powtarzają się one przed każdą rundą, przed każdym okresem przygotowawczym i jest to pewien materiał dla szkoleniowca i żeby sprawdzić, w jakim miejscu jesteśmy i musimy się do tego dostosować. Zdecydowanie bardziej lubię trening z piłką. Bierzecie udział w takich badaniach, wiecie, co one dokładnie badają, o co chodzi w każdym badaniu, w każdym ćwiczeniu, które tutaj wykonujecie? Tak, tak. Przede wszystkim badamy siłę mięśnia, prawda? Jest to istotne. Trener chce zobaczyć po okresie wolnym, gdzie mieliśmy urlopy, w jakim stanie są nasze mięśnie i na jaki wysiłek jesteśmy w tej chwili przygotowani. Oczywiście to wszystko się poprawi, ponieważ przed nami miesiąc ciężkiej pracy na dwóch zgrupowaniach, więc to jest wiadomość tylko i wyłącznie dla trenera, a my wykonujemy to, co do nas należy.